Podmioty niezależne od naszego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej doceniły starania suwalskiej spółki o ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyznając firmie jedne z pierwszych na świecie certyfikatów potwierdzających śladową emisyjność szkodliwych związków do powietrza. Europejskie obostrzenia i standardy emisyjne z roku na rok są coraz wyższe. Suwalska Ciepłownia nie boi się wyzwań i można powiedzieć, że te wymagania spełnia od początku swojego istnienia. Z biegiem lat, poprawie uległo paliwo i sposób sterowania kotłami. Nowoczesne systemy sterownicze i właściwy, bardzo starany dobór paliw przynosi spektakularny efekt. Przystąpiliśmy do tej certyfikacji, żeby po pierwsze zobaczyć, jak my wyglądamy na tle innych przedsiębiorstw, takiego samego typu, które mają centralne, centralne źródła spalania, czyli miejsca, gdzie się wytwarza ciepło, a po drugie pokazać naszym mieszkańcom i nie tylko, jakie korzyści są z tego, że Pobierają ciepło właśnie z naszego systemu. Certyfikaty zostały przyznane na podstawie konkretnych danych. Na pomysł certyfikacji wpadła m.in. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Analizy danych i wydania certyfikatów dokonał Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z siedzibą w Krakowie. Jesteśmy przedsiębiorstwem nieemisyjnym w rozumieniu tych wszystkich standardów dla niskiej emisji. Z tego względu oczywiście emitujemy coś tam przez komin, ale Nasz proces spalania odbywa się w warunkach bardzo dobrze kontrolowanych. Wszystko jest dobierane w sposób precyzyjny, ile powietrza powinno być, jak się paliwo powinno podawać, więc z naszego komina czarnego dymu nie widać. Jeżeli ktokolwiek widzi dym z naszego komina, to na pewno nie jest to czarny dym, który się wydobywa z pieców węglowych. Szczególnie jeśli parametry porównamy z zawartością chmur czarnego dymu unoszącego się nad kominami domków jednorodzinnych opalanych paliwem stałym. Niestety dla zbyt wielu mieszkańców naszego miasta paliwo stałe to nierzadko. Odpady, takie jak plastikowe butelki i inne dziwne, zbędne przedmioty. Tym, co wydobywa się z ciepłowni suwalskiej, naprawdę nie można znaleźć związków, które bardzo negatywnie działają na ludzkie zdrowie. I te wyniki są rewelacyjne. Oczywiście w niektórych parametrach mamy ograniczenie dwukrotne, ale w niektórych mamy ponad dwustukrotne. Więc te dwukrotne to są rzeczy, na które praktycznie wpływu nie mamy, bo ograniczenie emisji CO2. Przy spalaniu węgla niestety powstaje dwutlenek węgla, więc. Ale te 200-krotność 200 jest w przypadku tlenku węgla, czyli w naszym przypadku praktycznie rzecz biorąc tlenku węgla prawie nie ma. Domy podłączone do sieci PEC będą oznakowane znaczkiem No Smog, świadczącym o trosce właścicieli o środowisko. Chcemy pokazać, ich sąsiadom i innym, że oni są czyści, oni nie tworzą tego y, smogu i y, dlatego będziemy za ich zgodą starali się na ich obiektach, na ich budynkach pokazać, że my jesteśmy, my, czy ja, mieszkaniec, jestem czysty, nie emituję niczego groźnego do otoczenia. To, jak podkreśla nasz rozmówca, główna idea certyfikacji. PEC nie osiada na laurach. Już w przyszłym roku rozpocznie się budowa instalacji oczyszczania spalin, dzięki której emisja szkodliwych substancji do powietrza zmniejszy się jeszcze kilkukrotnie. To są oczywiście e, działania na lata, ale w takim kierunku w kierunku, cały świat i również.